Mette Sagen har gått fra å være en idrettsutøver ingen kjente navnet på til en hopper alle respekterer. Vi avslutar detta lilla skidblock med skidflygning från Planitzabacken i Jugoslavien. Bäst idag norrmannen Ole Gunnar Fidjestøl. Ett väldigt språng. ...190 meter. Det kan väl då vara värt att se en gång till. 190 meter alltså utav norrmannen Fidjestøl. Lillehammer hopp. Nå er gress. Miejsce 23 w tym momencie zajmuje na sklasyfikowanych 39 zawodników. Kimbrane Elverum Sörsel. Siedemnasty w Oberstdorfie. Najlepszy jego występ, jeśli chodzi o Puchar Świata w tym sezonie. No i pokazuje, że potrafi latać reprezentant Norwegii. Mieszkaniec Oslo. W tym sezonie w Oberstdorfie 197,5 metra i to był jego rekord życiowy aż do tego skoku, bowiem 203,5 to nowy, najlepszy wynik w karierze norweskiego zawodnika. Wynik bardzo dobry. Noty nieco słabsze od sędziów, 16,5, dwóch przyznało, w tym Norweg. 18 od Czecha, ale ona też odpadnie. Niemniej jest trzeci. Powinien znaleźć się w gronie zawodników, którzy przystąpią do jutrzejszej rywalizacji. Joachim Aune. W karcie zgłoszeniowej jego rekord życiowy to 178 metrów uzyskany nie tak dawno temu, bo w Vikersund na domowej skoczni w jego ojczyźnie nie skakało mu się zbyt dobrze, ale w Planicy zdecydowanie lepiej. 204 metry to oczywiście jego najlepsze osiągnięcie w karierze. Zadowolony był z tego faktu trener Aleksander Stöckl, co mogliśmy widzieć przed momentem na zbliżeniu. Troszeczkę telepało nartami w końcowej fazie lotu norweskiego zawodnika, ale mimo to zdołał ładnie wylądować. No i ten skok na 204 metry daje mu drugie miejsce, bo jemu w odróżnieniu. Det var i fjerde omgang av dette testrennet at 200-metersgrensen ble brutt. Tom Åge Aanes hadde allerede hoppet 2 meter lenger enn Okabes bakkerekord på 194 meter fra 1995. Men nå bakkens laveste punkt 7,5 meter lavere enn før, og 22-åringen fra Eidsvoll lander på 204 meter. Ingen har hoppet lenger i Norge. Jeg var litt sein, og ble stående litt bakpå over kulen, så jeg gikk mye høyere enn på det forrige hoppet, så jeg trodde at dette stopper opp fordi det blir for mye brems nedover. Så når jeg kom ut på kulspissen, så kom runda jeg bare opp på skia, så gikk det bare, var bare sikte på streken. Hva tenkte du da? Nei, da var jeg... Cut. Now Christian Brendan for Norway. Yesterday, Brendan was ninth. One of his best results of the season. Oh, this could be it. This could be the long jump. Yes, it is. That's the 200. Christian Brendan goes over 200 meters and joins the club. He's never been over 200, but he is now. And his name goes on the roll of honor. 204.5. And the Norwegians, who for the past 2 seasons have relied on this man to get them a victory, now see him take the lead in the first round here. Fly like a bird, the little burst of music that accompanies anybody who goes over 200. So now Duffy, Christoph Dufner on the Ja, det er bra.
Nå helger jeg. Ja! Sharif! Bommen skal nå hoppe da, altså fra avsats 16. Nå er det pers på 208 meter. Increasing the speed from gate 14 to gate 16 for Philip Sjøen. Og det ser ut å bli veldig, veldig langt. Ja, ja, det er rundt persen på 208 det, som han satt i første treningshoppet her. Vi skal se hva Philip Sjøen vartet opp med i treningsomgang nummer 2. 209 og en halv meter. Flott hopp av Philip Sjøen. 209 and a half meters. Philip Sjøen from Norway. Norske gutta hopper bra, de, Per. Dette er moro. Ja, de hopper veldig, veldig bra. Det er masse norske flagg på toppen av lista. Der Valsen nedover 184,5 meter. I prøveomgangen i går var han helt opp på 15. plass. Ja, flott gjennomført av trønderen. Veldig flott her av Ingvaldsen. Han får jo tillegget på 13,8 i tillegg til 210 meter. Ny personlig bestenotering for Ingvaldsen. Det var veldig moro. Han får i dag også fine stilkarakterer. 18,5, to ganger 18 som tellende. Og han vil da ta en foreløpig andre plass, så vidt jeg kan forstå, etter Happonen foran Morassi. Ja, det er morsomt det at han kniver seg inn og er med i VM-diskusjonen. Han har jo kanskje vært en... Og da ante man hva som passeren burde. Og det, liebe Zuschauer, sind Bilder vom Training, vom Probedurchgang, wohlgemerkt. Vom Probedurchgang Espen Bredesen, der 29-Jährige, der 1994 auch in der Probe hier den Weltrekord gesprungen ist. Und sehen Sie, rechts um dem Fenster, hat idealen Wind. Und so sieht das aus, wenn man nicht springt, sondern wie ein Vogel fliegt. Und dann den Sprung steht. 210 Meter für Espen Bredesen, der ja nach diesem Sprung von 209 Meter 1994 sagte, das ist das Beste, was ich in meiner Laufbahn erlebt habe. Kein WM-Titel, kein Olympiasieg war schöner. Wenn alles gut geht, dann weißt du erst, was es heißt, frei wie ein Vogel zu fliegen. Genießen Sie die Zeitlupe. Der verzögerten Bilddehnung nimmt so ein Flug kein Ende. Leichte Korrektur mit dem rechten Arm. Aber ohne Probleme segelt er runter ins Tal der Espen Bredesen. Ob er sich seinen Traum noch erfüllen kann, mal Skiflug-Weltmeister zu werden, das steht in den Sternen. In Bad Mitterndorf wurde es nichts, auch beim Fliegen. In diesem Winter war er nicht vorne dabei. Aber hier setzt er ein Zeichen in der Probe. Jetzt wissen Sie, woher das Sprichwort kommt, nur Fliegen ist schöner. Aber es muss alles gut gehen. Es gibt auch andere Flüge. Wir werden den einen oder den anderen sehen. Opplevde sitt livs øyeblikk. Med 107 kilometer ut fra hoppkanten grep han sjansen. Terje Nyhus svever ned til 211 meter, verdens sjette lengste skihopp. Det var jo som et... Terje Nyhus var ikke god nok for å delta i NM Normalbakke på Rena. Nå har han to hopp på over 200 meter, og kanskje enda mer i vente. Andy Goldberger, 202 meters. But then, after Espen Bredesen, came his teammate Lassie Ottesen. Ottesen again with good wind conditions and coming out of start gate number 7 just kept his bottom off the snow to register an even further distance. Not so much power, just the timing of flowing off the end of the table and really
in very good thermic conditions, reaching out to 212 meters to set the tone. So that's the hill record, and when we come back here on Eurosport, we'll be into the first round proper. Yes! Groźniejsi dla Austriaków. Tak. Bysztel, jeden z nich. Mice Kojonkowskiemu udało się stworzyć z dość przeciętnych Norwegów naprawdę wspaniałych zawodników. Lars Bysztel. Ładny skok. No, powyżej 215 metrów. Ale rzeczywiście dziennikarze norwescy podkreślali, że najistotniejsze było to, że Kojonkowski właściwie nie odkrywał 216,5 Ameryki. Sięgnął po zawodników, którzy od wielu lat byli wśród skaczących. Ljokelsej debiutował w Pucharze Świata na początku lat 90. Petersen był znanym skoczkiem, na którego nikt nie chciał postawić. On powiedział, to będzie w przyszłości as. Okazało się, że jego wybory były bezbłędne. Tak. Jedynym młodym człowiekiem był Romorén. Tak, tutaj właśnie niespodzianką był Petersen, który przecież w momencie, kiedy o nim usłyszeliśmy, miał 23 lata, czyli ten zawodnik. Czekają przede wszystkim na rozstrzygnięcia Romorén, Ingebrigtsen, Romorén piąty, Ingebrigtsen trzeci po pierwszej serii, prowadzi Ljokelsej, najdalej skoczył Jan Ahonen, który jest drugi w pierwszej serii, 233,5 metra, Stensrud. Now Bardell. Bardell with rejuvenated confidence. And that was a very good flight indeed. 225 is his personal best, and that is a new personal best. 227. And Anders Bardell, who just as we come to the twilight of the season, find some form, fourth in Lahti last Sunday, and as 227, Mika Korjankowski seemingly determined to enjoy his last few days. Ingebrigtsen i Wittfeldst najdalej po 231 metrów wyrównywali dawny rekord Hautamäkiego, ale on dziś już należy do Romoréna, 234,5, a teraz Ruar Ljokelsej. Ubiegłoroczny mistrz świata z Planicy. Kapitalny skok, najdalej. A więc przypomniał sobie dobre czasy Kojonkowski. Dziś dawno nie widziałem go tak szczęśliwego, jednak nie najdalej, pół metra bliżej od Ingebrigtsena i Wittfeldsta, 230,5 metra, ale to lądowanie było eleganckie, tak jak Romoréna, który, przypomnę, skoczył 226 metrów w konkursie, ale dzięki wysokim notom zniwelował różnicę do Ingebrigtsena, Wittfeldsta, którzy skoczyli aż 6 metrów dalej, a teraz 230,5 metra
Roara Ljokelseja i obejmuje prowadzenie o 3,9 punktu nad Ingebrigtsenem, a Wittkels, Romoren, egzekwo na trzecim miejscu mają stratę 4,4 punktu. Później czterokrotny mistrz olimpijski, a zatem creme de la creme, ci najlepsi, zaczyna Anders Jakobsen. Sknocił drugi skok wczoraj, 194,5 metra, a był wysoko, trzeci po pierwszej serii z Adamem Małyszem. 230 metrów mamy, piękny skok, 230 metrów mamy. A więc daleko, daleko, 230,5 metra. Nie ma co się zajmować, kto co sknocił, bo teraz jest mocna riposta, mocna odpowiedź. Brawo, Anders. Musiał zaryzykować, trafił na świetne warunki. Metry dwie dziesiąte. Straci 12 punktów za to, że go tak niosło. Proszę zwrócić uwagę, jak pięknie, wysoko. To jest euforia, to jest podobno szum w uszach, radość w sercu, że tak sobie można polecieć. Oni to kochają, wszyscy to kochamy oglądać. I za moment rozpocznie Romoren, rekordzista świata. Przewaga duża nad Kochem. Jako tutaj zawodnikowi poważne niebezpieczeństwo. 234,5 metra, przypomnijmy, treningu nie ustał Wittkelcl, udało się dzisiaj to Romorenowi, a teraz Tommy Ingebrigtsen, 231 metrów z 12 bramki, dzisiaj na treningu wyrównał rekord Hautamäkiego i teraz wysoko w powietrzu i daleko. Pewnie lądował, chociaż na dwie nogi, ale tu nie ma co ryzykować. Przy telemarkach widać wyraźnie, że narty uciekają zawodnikom, inne obciążenie. Przy tym ze skoku. Tak, tylko dokładnie taki sam skok oddał Ingebrigtsen w serii próbnej. 231 metrów. I znowu to charakterystyczne płaskie prowadzenie nart. To się pojawiło tutaj w planicy, coś jakby w rodzaju nowego stylu prowadzenia pierwszej fazy. Tak skaczą w tej chwili tutaj w planicy Norwegowie i tak skacze Andreas Wittkels i nieprzypadkowo oni oddają najdłuższe skoki. A zatem mamy pierwszą odległość w tym konkursie i rezultat znakomity, 231 metrów. Poprzedni. Ulengder får vi se på Sigurd Umoen Søberg. Han ser meget bra ut. Veldig bra ut. Ja da! Oi, oi, oi! Här är det bara att applådera publiken. Ja, för ett hopp, för ett hopp. I pół metra, ale w lepszym stylu od rywali. I oto jest były rekordzista świata. Dziś fantastyczny skok. Piękny technicznie, znakomicie wylądowany telemarkiem. Bjerreinar Romoren i być może gra o zwycięstwo. Czy wytrzyma? Końcówka sezonu jest znowu w wielkiej formie. Był na podium w ostatnich dwóch konkursach. Wytrzymał! Niewiarygodne! To już prawie na płaskim. Coś niebywałego. Ale skok! Niesamowite! Co oni mogą tu dzisiaj zacząć robić? Kojonkowski triumfuje! Nick Kunel przed chwilą 239 metrów. Nieprawdopodobne. Proszę Państwa, więc konkurs fantastyczny, fantastyczny. Powiedziałeś, że mogą dolecieć do 240 i ustać. I oto mamy tego człowieka, a to nie koniec. Ahonen jest jeszcze. Zobaczymy. Niewiarygodna forma Bjerreinara Romorena, tak jak w ostatnich latach. Im bliżej końca sezonu, tym on jest mocniejszy. Ale długodystansowiec. Sprzyjały mu tutaj również warunki. Pojawiło się przez chwilę słońce, kiedy trwała ta przerwa. Kiedy tutaj Benkowiczowi gratulowano z okazji urodzin, pojawiła się taka przerwa, pojawiło się słońce. I to słońce spowodowało, że ruch jeszcze powietrza, mocniejszy, tak. Ruch powietrza z dołu poszedł. W tej chwili znowu słońce już zaszło. A więc on wygrał swoją szansę. Nieprawdopodobny skok, nieprawdopodobny. Ja już nie wiem, co o tym myśleć. 235,5 powiedzieliśmy, że to jest niesamowite, że być może ich zabił Matti Hautamäki, ale teraz został znokautowany. Jedno jest pewne. Welta. No, pierwszy skok świetny, 229 metrów, ale
Norwegowie już raczej poza strefą medalową. Ale on walczy i to mi się podoba. Walczy, walczy o to, aby uzyskać rewelacyjny wynik Runevelta. Przypomnę, 234,5 metra wczoraj. W pierwszej serii 229, a teraz 243 metry. Niesamowity chłopak. Niesamowity chłopak, 243 metry, nowy rekord życiowy. Najdłuższy skok konkursu indywidualnego. Nawet nieźle by lądował na takim dystansie. Miał trochę mocniejszy wiatr, chociaż słabszy niż Mechler, 0,8 metra na sekundę pod nart. Joakim Hauger, som har vært nede på 2,25 her underveis i rennen i Vikersund. Ny pers på Joakim. Kom igjen. Ser fint ut. Ja, her øker han. Oi, det kjempelangt på Joakim Hauger, som ikke bare slår bestnoteringen sin, han absolutt smadrer den. 243 meter, halvmeteren bak Johansson. Her ser vi hva som må til for å ordentlig fly ut av bakken på slutten. Han kommer seg over skia, ligger oppover, og ser nesten ut som bare øker hastigheten sin hele veien nedover. Så ser vi når skia kommer opp imot her, det er når hopperen legger seg litt mer bakpå for å stikke ut der bakken går ut, og det er et flott hopp av Joakim. Det var smil i Johansson-klasse det der fra Alexander Støkkel. Han går inn i ledelsen i kvart. Flying world champion who also was denied fair conditions last Thursday, didn't take part in the individual event yesterday. That was tough to handle, but Tande's been a great pathfinder for the Norwegians and opens up in style. Alexander Sterkel in the early morning sunshine of Planica, 243.5 meters. And what a way to start. We get the Planica song, and Daniel Andre Tande gets a new personal best by half a meter. So Norway, the ski flying world champions, the Olympic champions, and starting in fine style. The style marks, well. To jest wyciąganie wniosków z tego, co wydarzyło się przedwczoraj i wczoraj w konkursie indywidualnym. Dzisiaj jest nowy dzień. Ja dzisiaj obstawiałem w naszym meldunku z Planicy na kanale YouTube'owym TVP Sport, że najdalej będzie szybował Halvor Egner Granerud. I obstawiłem 245 metrów, a tu proszę, 244,5 metra już w serii próbnej. No i jaki jest wniosek, że się pomyliłeś po prostu. Tak, tak, i przyznaję się do tego, i przyznaję się do tego. O pół metra. Nie, ja byłem pod wrażeniem, faktycznie obstawiając najlepszego dzisiaj lotnika, postawiłem na Markusa Eisenbichlera i zdaje się, dołożyłem mu 1 metr. Więc zobaczymy, co się zdarzy przez te dwie serie. Tutaj będzie dzisiaj decydowała jedna rzecz. Po pierwsze wysokość belki, czy jury pozwoli polatać, czy pozwoli pobawić się jeszcze zawodnikom, bo mamy ostatni dzień przecież tych mistrzostw. Wydaje się, że warunki atmosferyczne temu sprzyjają. Oczywiście, od właściwie pierwszego dnia mistrzostw, poza drobnymi uchybieniami, takimi jakie mieliśmy w piątek, pogoda w Planicy jest rewelacyjna. Wczoraj podczas drugiej serii poszedłem na schody wzdłuż ze skoku i chorągiewki właściwie stały, pionowo zwisały, nie ruszały się. Są... Dobre, on ma wynę ty! Uff! On kan ha vinnę också i Planica. Denne lille giganten, den gick utanför Oslo. Foreløpig ganske rolig i bakken. Bygger seg opp litt mer oppdrift igjen nederst nå. Nå, Marius Indvik. Gjør et godt opp, Marius. Scenen din. Det flyr ut her da, Marius. Det ser da ganske bra ut. Leverer alltid Marius Lindvik! Ja, det
Det er et fantastisk hopp igjen, Marius. 245 meter! Samme hva slags press, samme hva slags omgivelser. Marius Lindvik, han så å si uslåelig når han som dette her. Her ser vi hoppet, det så rått. Kaste seg, tråkke hoppet, kaste seg ut, skia kommer. Og han allerede. Vi skal ta forbåtskampen det. 19, 18, 17, ja. Skal holde med god margin. Uff, og for en måte å avslutte sesongen på med å vinne i Planica. Denne sesongen har vært et eventyr for Marius Lindvik, for Magnus Brevik, Alexander Støkkel igjen altså. Og han blir, vi var inne på det, er ikke mange nordmenn som har vunnet i denne bakken. Men Marius Lindvik, han blir en av dem. 455,1 poeng. Gratulerer, og nå han oppe med 8 verdenscupseire sammen med norske hopplegender som Bjørn Einar Romøren og Espen. Om auszuspringen, wer der beste ist, sie hätten es beide verdient, so gut wie sie sind und so wie sie den anderen durch ihre Konstanz ganz früh schon gezeigt haben. Es geht hier nur über uns. Jetzt ist Johann André Forfang unterwegs. Ganz ruhiger Typ. Hohoho, was ist hier los in Vikersund? Unterdessen bekomme ich die Information, dass wir sofort, wenn das hier zu Ende ist, zur nordischen Kombination geben, zum großen Finale nach Schonach. Auch darauf freuen Sie sich ganz sicher schon. Was haben wir da für tolle deutsche Erfolge in dieser Saison gefeiert? Das kann heute genauso sein. Jetzt hoffen wir zunächst mal darauf, dass gleich Andy Wellinger aufs Podest fliegt, mindestens mal, da Johann André Forfang 245,5 Meter, noch einen halben Meter mehr, als er in Planica 1 geflogen ist, draufpackt und damit nächster Führungswechsel. Do tej, do swojego występu Roman Kołdelka, zatem popatrzmy na Johanna Remena-Evensena. Do dziś najdłuższy jego skok to było 224,5 metra, dziś 243 metry podczas treningu. Nowy nieoficjalny rekordzista świata Johan Remena-Evensen teraz też będzie bardzo, bardzo daleko, ależ niesamowicie daleko. Znowu skacze Norweg, znowu chyba ponad 240 metrów, proszę Państwa, szóstej belki startowej, 246,5 metra. Mamy kolejny nieoficjalny rekord świata Johanna Remena-Evensena. No, dwukrotnie poprawić rekord świata jednego dnia to jest wyczyn nie lada. 246,5 metra Johan Remena-Evensen. Miał korzystny wiatr wiejący pod narty, ale niezbyt mocno. No, wykorzystał to fenomenalnie. Prawie ćwierć kilometra. Niesamowite. Proszę popatrzeć, bardzo spokojny, piękny lot. No to lądowanie. Bez telemarku oczywiście, ale bez podpórki, co jest ogromnie istotne. No i punkty za odległość 181,8 przy 138 punktach Daiki Ito, czy 135 Andersa Jakobsena. No i gratulacje od Andersa Jakobsena. Po raz drugi jednego dnia poprawia rekord świata. Najpierw swego rodaka Bjørn Einar Remorena, a potem własny. Było 243 metry, jest 246,5 metry. En annan hopper här som har varit på andra plats, nämligen på fredag. Kenneth Gangnes. Må hoppe ner mot 240 meter här nu Gangnes för att ta igen landsmannen. Bedre ut enn første gang her. Ja, så skyter han ut av bakken her, Gangnes, og han gruser den grønne streken her. Han langt forbi forre topp av Kenneth Gangnes. Ja, hvor langt det her? 248,5 meter. Og se hvor godt de flyr. Det tunge forhold. Det ikke nærheten av å være bakkerekord, altså verdensrekord forhold, og de flyr jo lett som bare det, helt ned i bunnen av bakken. Dette her hopping på øverste hylle. Har han problemer med å stå der da? Jeg synes det der ser veldig greit ut, det. Ja.
Han er dyktig, men han står. Ja, fra Støkkel og stilkarakterene her til Gangnes. Ja, han går jo forbi her. Det kan det ikke være noen tvil om. Han er 4 kommenter i kvalifiseringen. Han har gode forhold, stjernen. Kommer bra ut over skia sin her. Ja, og så ser vi der at han er ikke høyt over bakken, men det kan bli langt allikevel på Andreas Stjernen. Han går forbi Anders Fannemel, og han har virkelig grunn til å juble. Og det har også publikum her. Rundt 10.000 på plass i Vikersund. Lengden her på Stjernen, han legger på fra kvalifiseringen. 249 meter. Se her, han har nesten ikke høyde, men så tørrer han å ligge ordentlig over skia sine hele veien. Han vet at det trøkket kommer, at den skal stikke ut av bakken. Har så mye selvtillit, og han kjenner den bakken her godt nå. Har masse hopp langt ned. Se på den mannen her da. Ja, det var et godt skihopp, Andreas. Ja, og så blir han trukket for landingen da. Men 17 og 2 ganger. 246 metrów skoczył tutaj w piątek. Była to wówczas druga odległość w historii. No, po tym fenomenalnym skoku wczorajszym Petera Prewca jest to trzeci wynik w historii skoków narciarskich. Wczoraj drugi. Który będzie dzisiaj? Anders Fannemel już w powietrzu. Spokojny lot i teraz walczy Norwego odległość i bardzo długi, daleki skok ustał. No i zbliżył się tam gdzieś do tej granicy rekordu świata, do tutaj magicznych 250 metrów. A zatem no, krytykowaliśmy trochę sędziów, że asekuracyjnie ustawiony rozbieg. A tu proszę, 251,5 i oto jesteśmy świadkami kolejnego rekordu świata. Znowu Vikersund Bakken życzliwa dla zawodników. Siódma platforma startowa, ta prędkość na progu poniżej 100 km na godzinę. A jednak w tych warunkach Anders Fannemel odleciał aż poza granicę 250 metrów. No i Norwegowie na swoim obiekcie odzyskują rekord świata. No mocno go tutaj wcisnęło w ten zeskok, ale ustał, twarde nogi, mocne, wytrzymał Norweg tę próbę. Pada więc kolejna granica marzeń. Tylko jeden dzień cieszył się rekordem. Peter Prewc, odzyskują go Norwegowie. Był rekordistą Johan Remen-Evensen. Przez 4 lata, krótko, tylko jeden dzień z rekordu cieszył się Peter Prewc, a teraz radość Andersa Fannemela, brawa i gratulacje od kibiców. 23-letni Norweg odzyskuje rekord świata, można powiedzieć, dla swojego kraju. I pozostały 4 nacje do końca drugiej grupy. Robert Johansson, później Richard Freitag, Manuel Pettner, czyli Austria i oczywiście Dawid Kubacki, który będzie kończył drugą grupę. Na razie Robert Johansson. Wczoraj 200,5 w kwalifikacjach, dzisiaj 163 metry w serii próbnej, ale on będzie złapał wysoko! Robert Johansson! Gdzie on wylądował? Ależ niewiarygodnie daleko skacze Norweg! 245,5 to do tej pory, a teraz 252 metry! Nowy rekord świata! Robert Johansson o 0,5 metra przeskakuje Andersa Fannemela. Oszalała norweska publiczność, a będzie miał odjęte tylko 16 punktów za wiatr. 1,11 metra na sekundę pod narty. Noty nieważne, ważna jest ta odległość. 252 metry. Nowy rekord świata, niebotyczny. To, co dzisiaj Adam Małysz mówił, że lądowanie na 250 metrze to już jest szaleństwo. On ląduje 2 metry dalej. Ja myślę, że teraz się troszeczkę nam kurek przykręci, bo jury będzie reagować. Już decyzja o tym, by obniżyć belkę startową z 15 na 13. Wszyscy i Maciek tam, i inni Norwegowie, Johan André Forfang, patrzyli z niedowierzaniem, jak leciał. Myślę, że on sam nie wierzył w to, co się stało.